Siema, siema. W dzisiejszym filmie, tak jak widzicie, nowa seria. Subskrybujcie kanał i lajkujcie filmy. Dziękuję bardzo za 120 subskrypcji. Dzisiaj film taki, bo ponieważ 4 osoby chciały, żeby był film taki tej roboty, no i pod ten film AgroLift przysłał mi na testy talerzówkę, więc wiadomo, że dzisiaj będziemy talerzować. Pierwsze przedstawię wam gospodarstwo. Dobra, tu mamy dwie przyczepy autosanki 5-tonowe, tu rozrzutnik 4-tonowy, stodoło 40 świń, masę Ferguson 255, silos na kiszonkę. Tu na razie nic nie ma. Tu mamy agregat, tu jest talerzówka najmniejsza. Ta najmniejsza talerzówka pójdzie na sprzedaż prawdopodobnie. Bizon 5043. No i bizon z kabiną po remoncie ładnie wygląda. Krowę. Silos zbożowy o 328, 7 pisaria, header do kombajnu, bizona, miodowy bizon, header miodowy, 4,2 metra, rozsiewacz 400 kg, opryskiwacz 600 litrów, opryskiwacz mniejszy 400 litrów. Tu mamy Ursusa C330, bo bez tego ciągnika nie może seria istnieć. No i tu jest talerzówka AgroLift 2,5 metra. Nie wiem, czy Masejs da z nim radę. Jak nie da, no to trudno. Tu są brony, piątki, pług trzyskibowy, pług dwuskibowy, pług trzyskibowy, agregat z wałami, no i talerzówka 2,10 m. Po remoncie talerzówki. Dobra, więc nie przedłużając, ja biorę MF-a. Zaraz sprawdzimy, czy idzie talerzówka. Jak nie, no to po prostu zostawimy, no i czekamy, aż przyjadą. Talerzówka jest naprawdę z wyglądu fajna. Zaraz powiem, czy w ogóle dźwignie ją Masej. Nie no, dźwigną ją. Zobaczymy, jak pójdzie z robotą. Wał tu jest ładny przy tej talerzówce. Ten wał taką robotę robi, że przedśniaku. Tu ładny kawałek wary. Bo po prostu tak będziemy jeździć. Albo tu poprzednia zrobimy. Dobra, rozłożymy ją. Jeden talerz, drugi talerz. I teraz wszystko się naparzy, czy talerzówka będzie kupiona. Talerzówka jest dużą, kupujemy. Masej ma trochę ciężko, ale idzie. 8 na godzinę, no ale pięknie idzie. I robota robi robotę. Jak po pierwszym przejeździe, no to sztuca widać, na rok to leżało bez wiosna, na sztuca widać, no nic nie widać. I zaraz orać kutem, no to do tego Maseja na podwórku i takim talerzówce 400 km. Przejść 7-8 idzie. Pod górę może być trochę ciężej, ale dobra. My sobie na razie zatrudnimy pracownika,
weźmiemy sobie wstusa C330. Zacznijmy drugą tą leżytkę, mamy 30. 30 jeszcze z tą talerzytką 2,10 m nie jeździła. Jeździła z tamtą talerzytką, co prawdopodobnie idzie na sprzedaż 1,60 m. O kurczę, za dużo siły mam wypaliły. Chciałem trochę pociągnąć ciągnik, żeby już nie stał, to za dużo siły mam wyciągnąć. Szybko jest bardzo mało, będziemy popatrzeć, jakie jest tam konto. No i już widzę, że pracownik sobie nie dał rady. To może tu na siłę tak sobie przepniemy się, żeby... No tu tak nie jeździ pracownik. 30 też ładnie idzie, jeszcze lepiej. Tak, prawda, z tamtą talerzytką. No ta talerzytka jest dużo lepsza. Nie robi tego tak fajnie jak ta. No, nie dał tu rady. Blokada idzie. Szarpie. Zmienić bieg i od razu idzie. Masę dzisiaj dostanie od Turbo Fest. Taką talerzytką, 2,5 metra. A właśnie, bo ja zapomniałem przed filmem, miałem kupić pole 75. Byłem ubadany. No i kupiliśmy pole na filmie. Sobie jeszcze po kwietniaka przejedziemy, nie wiem, czy mój pracownik nie dojechał do końca, ale to jest pracownik w farmingu. To niech tu pojeździ po przeczniaki pracownik. Niech przejedzie 4 razy. No i zrobimy talerzowanie na 3 ciągniki. Lecimy sobie 20 minut. O kurczę, widzę najlepsze rzeczy. Sprawdź, widzimy sobie 20 minut z tą talerzówką. No nie będzie miała prawdopodobnie żadnego problemu, bo ta talerzytka jest mała. Jeszcze sobie tu dookoła sucha objedziemy, żeby to już tu było. Talerzytka jest naprawdę mała. No ale też dłużej pojeździ i roboty z czasem zrobi. Nie będzie tyle trzeba podorać mi. Ale to jednak fajna rzecz. Przelecisz
umrzesz. Nie musisz pobierać. Jak sobie masę leczy? No jakoś mi to idzie. Nie wiem, czemu tu co wiesz? Pracowniku. Nie to jest robota pracowniku. Dobra, domy, bo jeszcze o tej stronie nie już tam jedzie. Szybko zanim masę i tak jedzie. Dobra, niech to już ten pracownik robi jako. My sobie tu 30 pojeździmy. Najlepszym ciągnikiem na gospodarstwie. Bo ten ciągnik najbardziej mi się podoba z tej serii. To jest mój najlepszy ciągnik. Najbardziej mi się podoba, mój najbardziej. Pod górkę 15 na godzinę idzie. Czwórką pełny gaz, gaz w podłogę, z górki piątką jadę, piątką z górki jeżdżę, nawet no i to głowa idzie. Bo ten masek już skończył robotę. Dobra, to setkę zatrudniemy. O kurcze. Dobra, niech to pracownik robi tu. A my musimy z masejem. No i tamten pracownik znowu nie wiem co to robi. A zaraz go zwolnię. Bo mnie już zdenerwował. Zabierz biegu.
decyduje, bo no i teraz zejść z górki trzeba 3, większy 15, 12, 13. Ładnie, a pod górkę no to zaś trzeba regulować do dwójki. Wejdźcie po prostu ze szlafnie. No i 300 znowu mam boję się. Dobra, niech ten masę już to robi. Ty jak to robisz? No to pole czas zamiast zrobić godzinę, to potem robić godzinę. Jak to tak będzie dalej. Też ten słup zobaczę. Nie wiem, czy ten tam będzie po 20 mi sam tam dojeżdżał, bo to nie by dojeżdżał. Chcę zajść tam w tym samym miejscu. Pracownik zamiast tam na blokadzie jechać. Spiegniesz trochę tam lewitkę. No to on jedzie jakby było prosto. No i... Nie zaś tam musiał stanąć. Polecam z tym. Teraz jest, że wódka się nie popija.
tak jak na tamtej serii, tu mamy najpierw, tu mamy zaczynę, tu jest najpierw, już do 11, 40 i 30, lepiej to, jak wystarczy, objąć. Piszcie, który seria więcej, która seria lepsza, po prostu seria będzie dziękuję. Na przykład, kiedy odcinki z tamtej serii, kiedy cztery odcinki z tamtej serii, to powinien trzy odcinki z tej serii. Dzisiaj jest, napiszcie haszta oleżowanie.
Będziemy na pewno na 2 ciągniki, a czy na 3, to nie wiem. Może jak sąsiada życzy na 3, w górę, to będzie na nocy. Chcę też tu prawdę poradzić. Jak się tu zakupię, to kończymy tym. To pierwszy na końcu. Masę czy 30? 30 idzie jak burza z tą talerzyką. Masej tu właśnie. Siadam. Dobra, więc to by było na tyle w tym filmie. Ta leżówka się sprawdza, jest bardzo fajna. Kupimy ją. I to by było na tyle w tym filmie. Subskrybujcie i lajkujcie kanał. Piszcie komentarze, jak się wam film podobał. Czy chcecie takie filmy. No i w ogóle, jak się seria wam podoba. Czy gospodarstwo jest fajne. Dobra, więc to by było na tyle w tym filmie. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć, siema.